No, nie wiem, czy ja jestem, nie widzę się. Dzień dobry, witam, witam. Dzisiaj mamy 4 lipca 2021, niedziela, godzina 10. Jak zwykle kawa z Mierniczym wita wszystkich na Facebooku. Także witamy serdecznie. Moje nazwisko Krzysztof Szczepanik, geodeta, 25 lat. Cały czas działalność w zakresie miernictwa. No jak zwykle chciałem przywitać naszych gości. Tym razem witamy pana Łukasza Radnego, pana Łukasza Frączaka, radny gmina Góra Świętej Małgorzaty. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Witamy, no i witamy naszego eksperta, jak zwykle zawsze z nami, Leszek Piszczek, sekretarz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego, wieloletni działacz społeczny w miernictwie polskim. Witamy Cię, Leszku. Witam Krzysiu, witam pana radnego, witam wszystkich. I jak zwykle zadaję pierwsze podstawowe pytanie, co takiego się wydarzyło u nas w tym miernictwie, w tej geodezji, które jest warte dzisiaj poruszenia na naszej kawie z Mierniczem? To może zacznę od takiej sprawy. W tym tygodniu mieliśmy doniesienie, że w Urzędzie Warszawy, w Urzędzie Miasta, wyciekły dane, że omyłkowo przesłali numery ksiąg wieczystych, tylko że ta omyłka dotyczyła no, blisko 50 tysięcy informacji o księgach, gdzie można by sobie skompletować nieruchomość, a do nieruchomości dopisać właściwe imię, nazwisko, imiona rodziców, numer PESEL. No, rzecznik urzędu, właściwie to jest nie rzecznik, bo inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy stwierdził, że nie mają informacji, aby ktokolwiek wykorzystał w niecnych celach te dane, ale pomimo to no, te dane mogą posłużyć do wielu, wielu rzeczy, między innymi na przykład pobrania, to znaczy załatwiania sobie kredytu hipotecznego i tak dalej. No, karygodna sprawa, a do tego jako przeciwwagę dołączyłbym sprawę jednego z naszych kolegów, który przez pomyłkę do operatu dołączył wypis z rejestru gruntów, który dostał do innego KERG-u, ale dotyczył również tej samej działki i to wielkie przestępstwo, pomyłka kosztuje tego naszego kolegę w tej chwili jest no w jakiś sposób może nie przesłuchiwany, ale zadawane mu są różnego rodzaju pytania przez wojewódzkiego inspektora geodezji i kartografii. No to tak dla przeciwwagi. Tutaj 50 tysięcy niechcący wydanych mailem informacji o księgach, a tutaj załączenie do operatu wypisu, który przecież nie ukradł, nie sfabrykował, tylko dostał do innego zgłoszenia pracy, a ponieważ no, zauważył, że to jest ta sama działka, dołączył
do operatu i teraz będzie się toczyło wielkie dochodzenie względem tego naszego kolegi. No i trzecia sprawa, ale to już jest, więcej o tym chyba powie pan nasz szanowny gość, pan radny, bo coś się urodziło. O, mam mikrofon, tak, jak najbardziej. 30 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Powiatu Łęczyckiego, gdzie został zatwierdzony protokół kontroli komisji rewizyjnej, jeżeli chodzi o modernizację geodezyjną w gminie Góra Świętej Małgorzaty, dotyczącą chyba 4 okręgów. No dość ciekawy protokół, jak najbardziej dużo rzeczy jeszcze komisja wyłapała. Został przyjęty przez Radę, czyli możemy się już tu o nim jak najbardziej wypowiadać. Co mnie dziwiło w tych całych wypowiedziach? Protokół przeczytał przewodniczący komisji rewizyjnej, pan Michał Czekalski. Jest to też pierwsza osoba, do której się zwróciłem ze sprawą pani Anny Adamczyk-Browko i tutaj, no może nie chciałbym mocno mówić, ale no, ta osoba wprowadziła mnie w błąd, bo powiedziała, że nie ma już gwarancji, że to już było 2 lata temu, że to już no, musi być tak, jak jest, przecież obrabiamy swoje działki, czy tak jak były, a że są inaczej w papierach. No nie dostrzegł tu większego błędu idącego dalej, tak już we wcześniejszych odcinkach mówiliśmy. Problem nie pojawia się w czasie kiedy obrabiamy tę swoją działkę, czy tam mieszkamy. Problemy dopiero się zaczynają, kiedy chcemy to sprzedać, kiedy chcemy to przepisać. Tutaj dopiero, bo idziemy po jakieś mapki, wypisy, a tam jest w ogóle coś innego niż mamy w rzeczywistości. Drugą sprawą, którą tam wychwyciłem, jest wypowiedź prawnika, który obsługuje powiat łęczycki, starostwo, czyli pani Iwona Janiuk. Na szybko, za sprawą pani Anny Adamczyk-Browko, jeżeli chodziłem, to w pierwszych spotkaniach czy ze starostą, czy z kierownikiem ośrodka geodezji w Łęczycy było mówione, że rzeczywiście są zabezpieczone pieniądze na poprawki, ale to było 12 tysięcy, które tak naprawdę poszło w pierwszym miesiącu na poprawki. A tu pani prawnik na Radzie rzuca jakimiś kwotami 70 tysięcy. No niestety jest to niezgodne z prawdą. No na pewno też tutaj pan Marczak będzie chciał sprawę prostować ze starostą, prosić o wyjaśnienia. Druga sprawa, jaka mi się nie podobała w wypowiedzi pani Janiuk, to jest względem osoby Zbigniewa Marczaka, który tak naprawdę, jeżeli ten operat, zdobyłem ten protokół kontroli, to był jedyny człowiek, którego przekazałem i po prostu tą sprawę ruszył. No poświęcił się w całości tej sprawie i doprowadził ją do tego momentu, który teraz tutaj mamy. Jest to już bliżej prawdy. No ona powiedziała, że pan Marczak od pierwszego dnia, od pierwszej rady, ona to tak ujęła, od pierwszej rady cały czas szuka jakichś problemów. No jeżeli problemem dla pani Janiuk jest to, że pan radny szuka sprawiedliwości dla mieszkańców gminy Góra Świętej Małgorzaty, czyli nawet moja sprawa, ginie mi pół działki, tak? I radny, który chce to wyjaśnić i tak naprawdę sprawa dotarła do końca, bo mam poprawione i ten areał wrócił do stanu pierwotnego, bo taki był zgodny, no to moim zdaniem on przysłuża się społeczeństwu, a tu pani mówi, że on szuka tylko kłótni. No niestety, to tak nie działa, takie coś nazwałbym takie zabieranie swojej własności. No to jest tak dla mnie tutaj w tym powiecie, no to była kradzież w białych rękawiczkach. Ograbianie tych ludzi, bo oni do końca też wszyscy nie są świadomi, że czegoś nie ma. Tak jak mówię, u nas tu niedługo ta wymiana pokoleniowa, bo ona tak pokolenie liczymy już teraz na 30 lat, zaczną się większe przepisywania, bo to tak działa partiami co jakiś czas, no i wtedy zaczną się problemy. Ale myślę, że do tej pory już zdążymy to wyprostować i myślę, że taki cel sobie obraliśmy i będziemy tu z panem Zbigniewem Marczakiem i resztą radnych, którzy się tu przychylili, będziemy w tym temacie działać.
Druga sprawa, trzeci taki fajna rzecz, zauważył też to Dziennik Łódzki i tutaj dziękuję, chciałbym podziękować pani redaktor Joannie Kaźmierczak. Sprawa została opisana jak najbardziej, jeżeli by ktoś chciał, to jest piątkowy. Piątkowy to będzie chyba z 1 lipca, jak się nie mylę, dziennik, z 2 lipca. Jest pod tytułem Afera geodezyjna w Łęczyckim Starostwie Powiatowym. Sprawę bada prokuratura. Jak najbardziej. Protokół został zatwierdzony. Nie wiem, czy Rada teraz wystąpi do prokuratora. Jeżeli nie, to tam zgłoszą to radni, no bo tam jest też domniemanie nieprawdy przez starostę. I tutaj sprawa naprawdę, naprawdę rozwojowa i długo, długo chyba jeszcze będzie trwać, zanim to wszystko wyjaśnimy, jak co się stało i dlaczego. Przychyliłbym się do słów radnego Marczaka, że tak jak tu pan Leszek mówił, sitwa, tu pan Marczak może trochę delikatniej nazwał Układ Łęczycki i to tak jest. Na tym bym na razie zakończył swoją wypowiedź. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ale z tego co wiemy, było nagranie, tak? Bo wszystkie sesje są nagrywane. Tak, tak, jak najbardziej. Jest to nagrane, można to obejrzeć. Na pewno nagranie jest na stronie BIP Powiatu Łęczyckiego. Można sobie. Tylko tam do godziny jest, no to jest normalna rada, tam wiadomo jakieś punkty, tam chyba punkt 8 dopiero, czy 9 rozpoczyna właśnie przedstawienie protokołu i to jest tam chwilę po godzince. To już jest ta sprawa, o której tu mówimy. No w sumie, jeśli mogę, Krzyśku. Bardzo proszę. To wydzieliłem z tego nagrania ponad 3-godzinnego parominutowe odcinki, które dotyczą tylko właśnie tych 6 punktów, które Rada po prostu wychwyciła. I jeśli można, to bardzo proszę. Z chęcią bym puścił. Na przykład punkt 1 w ten sposób został opisany. Udało się udostępnić? Tak, 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 jest, panie Leszku. Podpisana została w dniu 11 lipca 2017 roku z firmą Geomas S.A. Aleja Piastów 30 Szczecin. Z zapisów umowy wynikało, że zakończenie prac nastąpi do 20 listopada 2017 roku, a realizacja zamówienia odbędzie się w 3 etapach. Etap pierwszy do 21 sierpnia 2017 roku, etap drugi do 30 września 2017 roku i etap trzeci do 6 listopada 2017 roku. Natomiast w paragrafie 6 strony ustaliły, iż przedmiot umowy będzie podlegał odbiorom częściowym etapy oraz końcowego zgodnie z załącznikiem numer 1 do umowy, to jest harmonogramem rzeczowo-finansowym. Z zapisów wynika, że wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu materiałów potwierdzających realizację poszczególnych etapów zadania w terminach określonych w harmonogramie. Opóźnienie realizacji poszczególnych etapów zadania może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego zgodnie wykonawcę. Jak ustaliła komisja, w trakcie realizacji zamówienia nie dokonano odbiorów częściowych, spisano tylko jeden protokół odbioru końcowego, co oznacza, że odbiór prac został dokonany zgodnie z zapisami umowy. Należy również zauważyć, że w paragrafie 5 punkt 1 wykonawca zobowiązany został do prowadzenia dziennika prac, który umożliwiał bieżące kontrolowanie postępu i jakości prac. Jak ustalono, taki dziennik nie był prowadzony. Punkt 1. Podpisana została w dniu 11 lipca 2017 roku z firmą Geomark S.A. No, czyli mamy tutaj przykład na to, że umowa sobie, a realizacja sobie. Tutaj no, znaczy podstawową wadą realizacji tego zlecenia jest brak inspektora no, zleceniodawcy, który by na bieżąco, to znaczy inspektora w sensie mierniczego, to znaczy znającego przepisy i procedury,
który by po prostu, choćby wyrywkowo, ale nie to kosztowałoby 2, 5, 10 tysięcy złotych, który by po prostu na bieżąco kontrolował postępy robót. Na pewno by no, wymagał, to znaczy automatycznie by stworzony był ten protokół czy książka wykonania prac, która by no, przedstawiała na przykład takie sytuacje, jak usłyszymy potem, że w gminie Góra Świętej Małgorzaty była powódź, co miało skutkować napisaniem aneksu. No, owszem, tam pan obecnie wicestarosta no, przedstawił wyciągi meteorologiczne, które mówiły o wiatrach, mówiły o jakichś burzach, natomiast no, nie udowadnia, Boże, ile razy to, Krzyśku, my wychodzimy i łapie nas burza i chodzi się po prostu w woderach rybackich, bo praca jest praca. No, podjąłem się wykonania jakichś pomiarów, ja te pomiary muszę skończyć, zrobić, a nie, to nie czasy PRL-u, gdzie różne no, zmyślone kwestie były na uzasadnienie no nieróbstwa, no po prostu nieróbstwa. Może bym puścił. Bardzo proszę. Drugi punkt. Punkt drugi. Momencik. Dlatego chciałem tutaj wtrącić, że znam przypadki, że był zewnętrzny inspektor kontroli i też były odbiory, te jak tutaj, częściowe i czasami no, te firmy skończyły na pierwszym etapie, nie przeszły pierwszego etapu i niestety później była z nimi rozwiązana umowa. Opuszczamy. Punkt drugi. Jak wynika z zapisów umowy, paragrafu trzeciego, punkt 3, wykonawca może powierzyć usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom wyłącznie zgodnie z zapisami w przedłożonym formularzu ofertowym do postępowania przetargowego i na zasadach określonych w SIS. Komisja zapoznając się z posiadanymi dokumentami ustaliła, że wykonawca składając ofertę złożył informację o podwykonawcach, z których wynika, że nie zamierza korzystać z podwykonawców, a zamówienie wykona swoimi siłami. Załącznik 4 do SIS. Dodatkowo komisja otrzymała informację od kierownika referatu, pani Marzeny Kamińskiej, z której wynika, że na etapie realizacji zamówienia firma Geomar nie zgłosiła żadnej firmy jako podwykonawcy. Zespół kontrolujący wojewody łódzkiego na stronie 37 wystąpienia pokontrolnego podaje jednak, że podwykonawcą umowy była geodeta pani Aleksandra Wierzbowska. Natomiast w piśmie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi z dnia 16 stycznia 2018 roku ówczesny starosta Wojciech Dziarski wskazał, że jednym z podwykonawców była firma żony kierownika Wydziału Geodezji Geodety Powiatu Męczyńskiego. Komisja stwierdza, że wykonanie prac podwykonawczych było w sprzeczności z zapisami umowy i SIS. No, to jest no, kuriozalna sprawa, bo jak potem można posłuchać w wyjaśnieniach starosty, czy raczej wicestarosty, potem pani, która jest radcą prawnym, no, okazuje się, że podwykonawca to jest ten, który wystawia faktury, a ponieważ nie było faktur, no to nie było też i podwykonawcy.
No po prostu, no ale to ja rozumiem, no po prostu ludzie się bronią w różny sposób, czasami też irracjonalny. Przecież tu właśnie chodziło o to, co wykryła kontrol Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego, że mamy tu do czynienia z prawdziwą sitwą. Czyli żona ówczesnego geodety powiatowego wykonuje faktycznie wraz z córką, wykonuje to zlecenie. Nigdzie to nie jest odnotowane. Prawdopodobnie pod nadzorem geodety z uprawnieniami, który to geodeta potem składa oświadczenie, że nieprawdą jest, żeby w ogóle jakieś pomiary wykonywał na tym obiekcie, no po prostu ja tylko się dziwię jednej rzeczy w tym całym układzie. Jeżeli wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego doszedł do takich informacji, no bo wcześniej doszedł niż komisja rewizyjna, tak się zastanawiam, przecież tutaj te przypadki noszą znamiona czynów no, zagrożonych karą. Dlaczego w takim razie wojewoda, czy ten wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego nie zgłosił tego do odpowiednich służb ścigania, które by stwierdziły, czy mamy tutaj do czynienia z przestępstwem, czy nie mamy z przestępstwem. Do czynienia z przestępstwem. Mogę trzeci punkt wyświetlić? Tak, tak. Bardzo proszę. Punkt trzeci. Momencik, już udostępnij i jedziemy. Punkt trzeci. W dniu 6 listopada 2017 roku zawarty został aneks do umowy numer 90 łamane przez 2017 z dnia 11 listopada 2017 roku, z którego wynika, że w związku z zaistniałymi przesłankami opóźnieniu prac z przyczyny nadzwyczajnej popłucz, której nie można było przewidzieć, mimo dołożenia należytej staranności przez wykonawcę, strony zgodnie oświadczyły, że na podstawie paragrafu 12 umowy wprowadzają zmiany dotyczące terminów realizacji. Użycie słowa powódź świadczy o przeświadczeniu nieprawnym, ponieważ jako takiej powodzi na terenie gminy w zasięgu Małgorzaty nie było w 2017 roku. Zgodnie z zapisem paragrafu 10 punkt 3 umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę za zwłokę w wysokości 0,5% wartości niższego zamówienia za każdy dzień zwłoki. W związku, iż wykonawca nie prowadził dziennika prac, jak również nie zgłaszał zamawiającemu materiałów potwierdzających realizację poszczególnych etapów zadania, potwierdzonych częściowym protokołem odbiorów w terminach określonych w harmonogramie, nie realizował prac z naruszoną starannością, doprowadzi do wniosku, że zawarcie aneksu nie było niezasadne, natomiast zasadne było naliczenie kar umownych zgodnie z umową. Kary umowne za 30 dni opóźnienia wyniosłyby 37 663,66 groszy. No, tutaj mamy do czynienia, no po prostu, no znowuż z sitwą, no bo jeżeli bezpośrednim nadzorem jest geodeta, nadzorcą jest geodeta powiatowy, a wykonawcą jest jego córka i jego żona, choćby tylko w części, obojętne. To mamy tutaj no, układ, stosunek po prostu, który nie powinien no, nigdy zaistnieć. No to jest, wydaje mi się, że to powinna być przykład na całą Polskę, w jaki sposób no, niektóre samorządy terytorialne realizują swoje zadania. To jest klasyczny przykład na no po prostu no za mało powiedzieć, że to jest jakiś układ rodzinny. To jest po prostu
No sitwa, no po prostu sitwa. Czy rozumiem, że oceniacie Państwo, że praktycznie no chyba wszyscy wiedzieli, jak to miało przebiegać, tak? Raczej tak, to było, według mnie to było z góry zaplanowane i tutaj, jeżeli mówimy o cyfrach, te 37 tysięcy około, ponad było kary, to z aneksem wiązała się jeszcze jakaś zapłata, tak? Czyli ten bonus i to było tam prawie 56 tysięcy. No tutaj widać z punktu, jakby to nazwać, to jest też niegospodarność starosty. I to z tego też mogą być konsekwencje, tak? A wartość całego projektu, pamiętacie panowie? Około 250 tysięcy przekroczyło chyba. Mnie to jeszcze zaciekawiła jedna sprawa, tak sobie tutaj słucham panów, no bo jak był ten przetarg i jeśli oni mieli już świadomość, że się nie wyrobimy w terminie, a w niewyrobienie w terminie powoduje to, że można wygrać przetarg, bo się dostanie aneks, no to wie pan, ciekawa jaka była różnica w kwotach w stosunku do innych firm. Wiecie Państwo, że z góry już może było wiadomo, że akurat Geomiar to wygra. No. Znaczy, to można tak, ja to powiem domimy. Tak, no, jeżeli... Prawdopodobnie przetarg pisze, tak, i ogłasza kierownik ośrodka, wygrywa jakaś firma, a prowadzi to jego rodzina, no to tu na własną logikę można powiedzieć, że tak było. Można tak domniemywać, że tak było, że człowiek, który to pisał, wiedział, kto to wygra i jak to będzie zrobione. Bo no, to już jest tyle takich dowodów namacalnych, że to tak właśnie było, że... No przede wszystkim działalność Wingika, który no jednoznacznie stwierdził, że pani... No, żona geodety powiatowego wykonywała pracę. W ramach tych prac córka geodety powiatowego wykonywała pracę podobno za to, że geodeta nadzorujący, który się okazał, że nie nadzoruje, miał jej dokonać wpisu w książce praktyk w celu przyszłego okazania na egzaminie o uprawnienia. No tragedia, no po prostu tragedia. To może teraz punkt czwarty. Bardzo proszę. Punkt czwarty. W trakcie prac komisji ustalono, że osoba wskazana przez wykonawcę firmy Geomar S.A. jako osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, załącznik numer 6 do SIFS i której podpisy widniały na zawiadomieniach, złożyła w dniu 8 marca 2021 roku oświadczenie, iż nie wykonywała żadnych prac na terenie powiatu łęczyńskiego. W związku z zaistniałą sytuacją sprawa została skierowana do organu ścigania przez zarząd powiatu łęczyńskiego. No tutaj mamy no, to, co wcześniej już mówiłem. Zarząd się zachował no, prawidłowo, bo to znaczy no, chyba nie miał innego wyjścia. No po prostu tutaj prawdopodobnie mamy do czynienia z fałszowaniem podpisów na materiałach, które mają posłużyć do działania. No w końcu mają potwierdzać stan własności ludzi w tej gminie. No tak. Panie Leszku, no zarząd tak, tylko że też nie wiedzieliśmy do końca, co było w zawiadomieniu do prokuratury. I tutaj rada też wystawiła jako świadka, chociaż od tego odbiegał starosta ówczesny teraz Łęczycki. Pan Marczak też zeznawał w tej sprawie i jak pojechał na zeznania, to zawiadomienie do prokuratury notabene czysto dotyczyło tylko fałszowania podpisu. Tam nie było poruszonego żadnego wątku o poświadczenie nieprawdy czy o coś innego. To było, bym powiedział, tak zrobione, że tak ja to widzę, że no coś robimy, chcemy sprawiedliwości, a tak naprawdę bokiem, żeby urwać głowę.
No ale wie pan, ja się wcale nie dziwię, bo jeżeli starosta aktualny, no to znaczy zarząd starostwa działa w taki sposób, że wicestarostą jest ówczesny starosta, który pod egidą którego to się wszystko działo. Więc no jest to jeden zarząd, w związku z czym wcale się nie dziwię, że to tak oględnie zostało potraktowane. To i tak cud, że w ogóle to doniesienie, obojętne o co, że to doniesienie jednak, no tak, że poszło, że no jest dzisiaj to, co jest, prawda? No jest. No. To mogę następny punkt? Jak najbardziej. Punkt piąty. Komisja stwierdziła ponadto, że w otrzymanych dokumentach znalazły się dwie kserokopie tego samego pisma od firmy Geomar S.A. wnoszącego o przesunięcie terminu wykonania zadania. Jak zauważyła komisja, jedno pismo było bez pieczęci daty wpływu, liczby porządkowe i depytacji, komu zostało przekazane. Natomiast drugie spis nie zawierało pieczęci daty wpływu, liczby porządkowej, jak również jednak widniała na nim depytacja ówczesnego starosty. Komisja nie uzyskała odpowiedzi, dlaczego w obiegu znajdują się dwa różne dokumenty. Stwierdzając jednocześnie, że takie dokumenty naruszają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia tam 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej. No tutaj mamy do czynienia już, no tak, no tutaj na pewno ta robota, ta praca z wielu względów, między innymi bardzo krótkich zawartych terminów, to no po prostu w tej chwili odtworzyć, jak to wszystko wyglądało, będzie szalenie trudno. Natomiast no ciekawe, że ukazały się kopie pisma firmy wykonawczej, które w treści są diametralnie różne. Ale to już, no faktycznie, to już jest takie wykroczenie urzędnicze, które no nie powinno się zdarzyć. Natomiast tutaj wiele merytorycznych treści nie wnosi. Mogę też do tego się wypowiedzieć. Tak. Jak najbardziej. Było to tak, że komisja rewizyjna zapytała właśnie o te dokumenty, o których tu mowa, w starostwie ich nie było, niby ich nie było i przekazano je z ośrodka, bo w środku właśnie były niepodpisane, a domniemywam też teraz, a na szybko były parafkowane przez ówczesnego starostę w starostwie. Dlatego zderzyły się dwa dokumenty, które jedne było sparafkowane, drugie nie. Ja też wiem, bo podpisuję też umowy, jeżeli chodzi tutaj ochotniczą straż pożarną i każda umowa musi być sparafkowana na każdej stronie przez osobę podpisującą. I tu nastąpiło zderzenie dwóch jednakowych dokumentów tak naprawdę, ale jeden był sparafkowany. W tej samej sprawie o różnej treści. Treść może ta sama, tylko że jeden był sparafkowany, drugi nie. No to są takie no kiedy tutaj nuance. Pan przewodniczący mówi, że to są dwa pisma. Różne. Mogą być też różne. No, to co, to lecimy z... Dalej. Dobrze. No i to już ostatni punkt, szósty. Starosta Łęczycki, ówczesny Wojciech Zdziarski, otrzymał pismo z dnia 13 grudnia 2017 roku od wojewody łódzkiego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, zawierające skargę pana Zbigniewa Matczaka z dnia 8 grudnia 2017 roku na przeprowadzone czynności geodezyjne wykonywane w trakcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Góra Świętej Małgorzaty. Stawiane zarzuty przez pana Zbigniewa Matczaka budziły poważne wątpliwości łódzkiego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
co do prawidłowości wykonywanych czynności, między innymi dopuszczenie do prac osób nieposiadających uprawnień, a wykonujących obowiązki geodety. Ze względu na powyższe poprosił starostę Łęczyckiego o dogłębną analizę materiałów przedłożonych zamawiającemu przez wykonawcę prac modernizacyjnych. Udzielone odpowiedzi pismem z dnia 16 stycznia 2017 roku starosta Łęczycki oświadczył, informując Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego o fakcie, że kierownikiem prac, który koordynował i nadzorował m.in. w terenie czynności ustania granic zgodnie ze zgłoszeniem był pan Sławomir Dzierżyński. Ponadto poświadczył nieprawdzie, udzielając odpowiedzi, że właścicielka działki ewidencyjnej o numerze 48/1 w obrębie Wielkiej Małgorzaty może potwierdzić fakt, że pomiary na gruncie się odbyły. Powyższe nie jest możliwe ze względu na podpis właścicielka, rocznik 1910 w trakcie pomiarów nie żyła. No i tutaj jest kuriozalna sprawa, wiarygodność tych wszystkich prac. Pan starosta potwierdza, że może potwierdzić pracę w terenie geodezyjne osoba, która by miała 110 lat. No i która oczywiście nie żyje. Żyje. Żyje? Znaczy tak, powiedziałem, że 110 lat i żyje, bo mogłaby żyć. No mogłaby, ale... tylko że nie żyje. Tylko, nie, że nie żyje, tak. Nie żyje. To jest w ogóle no, kwestia, nie chcę się powtarzać i mówić ciągle kuriozalna, ale no, jakaś kompletna, no, nie, no kompletne niechlujstwo, no bo to tak trzeba nazwać. Że po prostu, zresztą jak się słucha dalej no, tych wyjaśnień albo no, choćby od tej pani radcy prawnej, no tam różne inne głosy, które tego pana Marczewskiego, tak? Marczaka. Czy radnego, który w ogóle śmiał, no, wynaleźć tą sprawę, śmiał domagać się prawdy i on właściwie spowodował, że wojewódzki nadzór geodezyjny i kartograficzny dokonał kontroli tych, to po prostu następne świadectwo na sitwę. No po prostu to jest sitwa. Panie Leszku, no mówię, jeżeli pan Marczak wtedy by dotarł, nie wiem dlaczego nie dotarł, czy może jakieś tu uregulowania prawne mu nie pozwoliły, ale jeżeli on już w tamtym czasie by dotarł do tego protokołu kontrolnego, no sprawa na pewno potoczyłaby się inaczej, może już byśmy mieli zakończone, może by tak naprawdę modernizacja nie została przyjęta do zasobów. No gdzieś mu to nie pozwoliło tak naprawdę, no ten protokół był tutaj naprawdę piętą Achillesa i ona tu do nas dotarła i dzięki temu to ruszyło. No on naprawdę jest człowiekiem, który się przyłożył, można popatrzeć, że tam wszystkie pisma są poukładane, zrobione i nawet powiedziałbym, że przygotował się lepiej i to jako radny, niż tak naprawdę radca prawny, który na co dzień obsługuje starostwo, tak? No naprawdę tutaj to wystarczy posłuchać, nie trzeba słuchać tam jakichś informacji z boku, wystarczy to obejrzeć i takie wnioski można tu wyciągnąć. No. Poświadczeń nieprawdy, według mnie tutaj no, nawet z tego materiału można posłuchać, no, przed ówczesnego starostę jest bardzo dużo. Nie są to poświadczenia nieprawdy na twarz, na gębę, jak się mówi, bo se powiedział. Te wszystkie poświadczenia nieprawdy są na piśmie i podpisane przez ówczesnego wtedy starostę. Tak, i to są dokumenty urzędowe, to już tak, nie tak. Można odbierać im statusu, że to ach, jakieś tam cerokopie czegoś, co niewiadomego pochodzenia, bo i takie sugestie
i zarzuty wobec pana, pana radnego też można usłyszeć, że dlaczego, dlaczego w materiale komisji znalazły się kopie niewiadomego pochodzenia, jak można było je uzyskać normalną drogą. No, nie wiem, co to znaczy ta normalna droga w wykonaniu tego urzędu, bo bo jeżeli ten urząd poświadcza nieprawdę, że osoba, która nie żyje już ileś tam lat, ma potwierdzać no, jakieś zdarzenia, jakieś czynności, no to gdzie tu powaga urzędu, no rany boskie. To samo jest z poświadczeniem nieprawdy, możemy uznać też ta powódź, której nie było. No ta powódź to już jest kuriozalna sprawa. No to... Ja tego nie załączałem, bo to by za długo trwało, ale z tego nagrania, ale to nagranie w całości będzie u nas na stronie, no, jak również na Facebooku. Jako relacja z czystej piątej sesji Rady. Także no, warto jest to po prostu posłuchać i no, śmiać się to tu nie bardzo jest z czego, no, tylko współczuć tym ludziom, którzy są w jakiś sposób administrowani i zarządzani, no po prostu, albo byli zarządzani. Dzisiaj już jest troszkę inaczej. Czyli odbieram to tak, że to jest taki przykład, jak nie należy zarządzać starostwem powiatowym. Tak, można. Tak no, ale, taki... ale nie należy, ale w dziedzinie geodezji i kartografii to jest najważniejsze. Bo no oczywiście. Oni w innych zadaniach na pewno dobrze realizują, zresztą interesując się trochę tym powiatem, faktycznie mają osiągnięcia i tu im tego nie można odbierać. Natomiast jeśli chodzi o ewidencję gruntów, czyli to, co jest solą ziemi czarnej dla ludzi zajmujących się choćby rolnictwem, no to no nie można dopuszczać do takiej sytuacji, że urząd za nasze wspólne pieniądze zmniejsza powierzchnię działki z 70 arów do połowy. No, nie można dopuszczać. Ja nie wiem, jaka jest wrażliwość zawodowa czy społeczna ludzi, którzy wykonywali tamte prace. Bo jeżeli był jeden taki przypadek, no może jakoś się to przemknęło, no może jakoś ten błąd się... Ale to musiało być świadomie popełnione przez osobę, która wykonywała te prace. No. Ale drodzy panowie, ja tutaj cały czas, no niestety niektórym się może to nie podoba, ale myślę, że to taka wychodzi ta mentalność bierutowska z tego dekretu niestety bierutowskiego, co my mamy w geodezji i kartografii, co powstało w ogóle, wie pan, wtedy był zlikwidowany zawód mierniczego i od tego czasu ta własność od 50 praktycznie 3 roku nie jest poszanowana. Nie tylko w PRL-u nie była szanowana, ale teraz jeszcze jest gorzej, ponieważ wie pan, może cena nieruchomości w PRL-u nie była aż tak wysoka, jak następuje teraz w tej chwili. Te nieruchomości idą systematycznie do góry i to, co by pan powiedział, no nawet rolniczy teren wykorzystania, ale z czasem może będzie to na tereny budowlane i wartość każdego metra wzrasta drastycznie, no nawet 100, 200 zł, czy nawet 70 zł za metr tworzy u państwa cenę, tak? I to cały czas powtarzam. Powtarzam, panowie, jedno takie spotkanie i tutaj z Leszkiem razem byliśmy, przypominam ci, w Głównym Urzędzie Geodezji, jak lokalne stowarzyszenia geodezyjne zaczęły bronić się przed atakiem ze starostw, czyli po prostu, żebyśmy mogli normalnie pracować. Jeden urzędnik powiedział tam taką sytuację, bo my mówimy, że są wypisy z rejestru gruntów, które są niewiarygodne, a on mówi, no ale to przecież klient sam se powinien wiedzieć, co on bierze. Ale ja mówię, proszę pana,
na tym wypisie z rejestru gruntów jest orzeł w koronie, który powinien panu gwarantować tą własność. No a co tu się dzieje? On nie gwarantuje. Co? Koronę mu spadło, przewrócił się ten orzeł? No drodzy panowie, no starosta będzie wydawał wyrysy i wypisy, to co pan powiedział, z orłem w koronie. W imieniu państwa polskiego. Żeby każdy obywatel mu ufał. A w tej chwili, no to strach i strach wpuścić geodetów ze starostwa i strach na dokumentach ze starostwa przypisywać działki. Ja to tak odbieram. Bardzo dużo osób z naszego grona zawodowego twierdzi, że nieszczęściem to się stało, że sprawy geodezji i kartografii zostały praktycznie rozczłonkowane na te 380 powiatów, gdzie praktycznie nie ma kompletnie no, struktury pionowej, struktury nadzoru. Praktycznie starosta działa w tych zadaniach za pomocą geodety powiatowego, nie znając się kompletnie na zagadnieniu. To tak naprawdę to geodeta powiatowy tutaj jest alfą i omegą i po prostu nikt mu nie zagląda w to, co on robi, bo po prostu jest to dość trudny temat. Panie Leszku, ale tu ciekawostką właśnie w powiecie łęczyckim jest to, że modernizacja w tym czasie, co była przeprowadzana i ten ówczesny starosta ma wykształcenie geodezyjne. No tak, tylko powiem panu jeszcze jedną rzecz. W tej chwili geodetów jest z uprawnieniami około 19 tysięcy, chyba 140. Tak chyba na dzień dzisiejszy. Ale jak się weźmie pod uwagę to, ilu ludzi jest wykształconych w tym kierunku, no to trzeba powiedzieć, że no co najmniej na jednego geodetę z uprawnieniami przypada 3-4 osoby bez uprawnień. Czyli tak praktycznie to mamy do czynienia no w granicach od 50 do 80 tysięcy ludzi. To jest dość pokaźna no, wielkość. Dla zobrazowania to górników, na których tak się chucha i dmucha, jest około 120 tysięcy. No to tak, że tutaj ta różnica no jest i jest spora, ale to są już wielkości no po prostu dość duże. No a to, że akurat starosta, czyli dzisiejszy wicestarosta łęczycki ma wykształcenie geodezyjne, no to w tym przypadku no nie chciałbym nikogo obrażać, ale to bardzo, bardzo źle wygląda. Dlatego jest u nas taki trend, żeby się przestać nazywać geodetami. Bo my nie chcemy być geodetami, tymi, których nazwał Bierut. My jesteśmy mierniczymi, byliśmy mierniczymi i to jest zawód, który miał bardzo szeroki poważanie wśród ludzi. Ja zaczynałem prace geodezyjne w 68 roku na rubieżach zachodnich, w Prusicach i w okolicach. Naprawdę ludzie nam, no ja wtedy, no za przeproszeniem, gówniarz, no takie mieliśmy poważanie, że no po prostu, a no aż było nam, no stołowaliśmy gdzieś tam się w jakichś, no nie restauracjach, ale gospodach, knajpach, gdzie się no wódka lała strasznie. Myśmy wchodzili, to tak jak milicja ówczesna. Cisza zapadała na cali, myśmy siadali, tam potem się rozmowy toczyły, bo miercy przyszli. Dzisiaj idę na budowę, to
co ty tu robisz, co nam przeszkadzasz, no nie mamy kompletnie żadnego szacunku, no bo jest te 40-50 tysięcy ludzi, którzy owszem mają wykształcenie, ale zawodu nie szanują. Tak jak pan starosta tu powiedział, ja jestem zbulwersowany w tym filmiku pierwszym, który żeśmy puszczali z telewizji, prawda, lokalnej, gdzie on stwierdza, że no cóż, pan ten kierujący, nadzorujący, on wcale nie musiał być w terenie, bo tak prawo mówi. No a honor zawodowy, jak on mógł się, taka osoba może się podpisać, gdy on kompletnie nie orientuje się, co faktycznie i kto robił, czy był w ogóle tam. Nie, to ratujmy ten zawód, bo po prostu obudzimy się w pewnym momencie z dwoma rękami w nocniku, nie z jedną. Tu trzeba, no jest to, powiat Łęczycki jest przykładem, jak tego nie robić. Myślę, panie Łukaszu, nie tylko powiat Łęczycki, okazuje się, że jest coraz więcej tych powiatów. Te wiadomości tutaj... Tak, na Pomorzu ostatnio, w ostatnim, okazuje się, że również jest sprawa w prokuraturze dotycząca modernizacji. Tutaj, no, to jest nie bardzo dobre, bo jeżeli toczy się jakieś postępowanie prokuratorskie, nazwijmy to tak w uproszczeniu, to za dużo o tym nie można mówić, dlatego żeby nie przeszkadzać śledztwu, prawda? No ale niestety tych zdarzeń jest coraz więcej. To jest też przykre, no bo jeśli, drodzy panowie, firma Geomiar to nie tylko tam u pana na powiecie i w pana gminie pracowała, ona w tym czasie robiła ileś tysięcy innych działek w innych powiatach, także no i jeśli takie miała założenia, że współpracowała, jak tu widać, intensywnie z pracownikami danego urzędu, to co tam się działo na innych modernizacjach? Także tutaj... Też dajemy apel do oglądających nas, żeby zgłaszali na nasze maile, czyli ja przypomnę, mierniczy@ozzg.pl i redakcja@kawazmierniczym.pl takie informacje, gdzie są podobne sytuacje, a my tutaj na swoim kanale dalej będziemy to prezentować i dalej omawiać, bo mamy tylko taką na razie możliwość. Miejmy nadzieję, że dzięki właśnie naszym spotkaniom inne starostwa spojrzą i ci geodeci, to też apel do wszystkich geodetów powiatowych, którzy nadzorują modernizację, to co Leszek powiedział, nie zabijajcie nam tego zawodu, tak? Weźcie, jeśli jesteście geodetami powiatowymi, to macie specyfikacje i bycie tymi geodetami powiatowymi. A jeśli będziecie chcieli wykonywać prace geodezyjne, to złóżcie jutro pismo do starosty na porozumienie stron i normalnie otwórzcie działalność. Nie można stać w rozkroku. To taki apel może tutaj do strony, bo z wieloma chodziliśmy do szkoły, z wieloma się też spotykamy, ale proszę, drodzy państwo, nie zatracajmy tego zawodu. Bo tak to wygląda niestety. Jeszcze jedną krótką chciałbym rzecz tu przypomnieć, którą pan radny też, no właściwie od tego się wszystko zaczęło. Proszę państwa, to nie może być tak, żeby, jak się okazuje dzisiaj w Łęczycy, operat odnowy modernizacji ewidencji gruntów wykonany przez osoby nie mające uprawnień był dowodem na wprowadzenie zmian w rejestrze publicznym, jakim jest ewidencja gruntów i budynków. A tu się okazuje, że od 2 lat te dane wszystkie dla całej tej gminy zostały wprowadzone. Tak.
bez żadnej weryfikacji, bez żadnej kontroli merytorycznej, już nie mówię formalnej, prawnej, ale merytorycznej. Ludzie po prostu nie wiedzą. Ja się zastanawiam nad jednym, co na to wszystko by powiedział pan główny geodeta kraju, bo przecież tutaj brakuje jakichś systemowych rozwiązań. No tak jest, tutaj tak, i to jest w księgach wieczystych, jest już wszystko. Mówię, jest tu nieświadomość, bo geodeci, tak jak miałem poprawę, tak już mówiłem tutaj chyba o tym. No i przyszli sąsiedzi, wiadomo, sąsiadujących działek tej panny Anny Adamczyk-Browko. No i nawet sam ten geodeta, który robił ten ponowny pomiar, pytał, mówi, jak to wyglądało, jak była modernizacja. A no jak przyszliśmy, bo się stawiliśmy, to kazali nam iść, bo oni tu zrobią, bo jest dużo pracy. No to pewnie tak wyglądało. To tak wyglądało, że... No właśnie. Jestem w stanie w to uwierzyć. Tragedia, z tym jest tragedia, a tu teraz jeszcze jak się słyszy, że ustalenie granic w trybie paragrafu 37 do 39 rozporządzenia o ewidencji gruntów, lansuje się pogląd, że może to ustalenie granic robić geodeta z uprawnieniami zakresu 1, czyli zakresu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, to nóż się w kieszeni otwiera. No. Ja uprawnienia mam 35 lat. Przez te 35 lat ileś dziesiąt czy set, nie pamiętam, ile rozgraniczeń zrobiłem z artykułów prawa geodezyjnego, nie z rozporządzenia. Wiem, jaki to jest trudny chleb, jak to... W tej chwili rozgraniczenia są niechętnie przez kolegów, koleżanki wykonywane. Do rozgraniczeń praktycznie tylko starsi geodeci z reguły na emeryturze się zgadzają wykonać. Bo to nie ma szans, żeby jedno ustalenie granicy zrobić w przeciągu 10 czy 20 minut. To jest taki anachronizm, taka bzdura, i to wszyscy o tym wiedzą, bo wystarczy sobie czas podzielić przez ilość działek i w takiej ewidencji gruntów i wychodzi, czy to jest racjonalne, czy to jest science fiction. No też właśnie. Wszyscy udają, że nic nie wiedzą. Drodzy panowie, czas się zbliża. Czy myślę, że przypomnę tylko taki film Matrix. Jak to wszystko oglądam, to ja się przypominam, że jestem w tym Matrixie, bo od kiedy zaczęliśmy tutaj wspólnie działać i teraz wspólnie z panem radnym, to czujemy się po prostu tacy, że odkrywamy nowe fakty, które nie miały być miejsca. Najgorsze, że po prostu wiara w służbę publiczną, w służbę administracji powiatowej, służbę cywilną, w administracji rządowej upada, no bo to, co powiedzieliśmy, chwała za to, że wojewódzki inspektor rzetelnie przeprowadził kontrolę, tylko co dalej za tym poszło, no i dlatego miejmy nadzieję... Przepraszam, kontrola w sytuacji, gdy mleko się wylało. No właśnie, a cały czas nadmieniam, że projekt modernizacji został uzgodniony z wojewódzkim inspektorem, no bo to tak wygląda z tym. Miejmy nadzieję, że nasze rozmowy, dalsze wypowiedzi i za tydzień też mam, miejmy nadzieję, że uda nam się w jakiś sposób spotkać i rozmawiać na te trudne tematy. My trudnych tematów się nie boimy, proszę Państwa, cały czas je poruszamy. Tak, proszę. Mogę jeszcze do Pana słów, bo tak czekałem powolutku. Do Pana Krzyśka słów bym się chciał odnieść. Tu Pan mówił, żeby właśnie zgłaszały się osoby, problemy, powiaty. Wiecie co, to nie jest proste. Tu akurat sprawa trafiła na mnie jako radnego, gdzie no mam jakiś większy dostęp jako radny nawet do informacji publicznej. Później ta moja też gdzieś tam się skończyła, żeby to przekazać. Przekazałem to panu radnemu Marczakowi, który też podeszedł do tego kompetentnie i bujnął to wyżej. Ta sprawa trwa już, jeżeli moja, rok. I tutaj no,
zwykły człowiek, naprawdę zwykły człowiek będzie miał ciężko. Ja sprawę przedstawiałem kiedyś na komisjach stałych Rady Gminy, no tak naprawdę szyderczym śmiechem, że gmina nie ma nic do tego, tym to była praca powiatu, niech on się tym zajmuje. Mnie bardziej chodziło o nagłośnienie sprawy i szukanie poszkodowanych wtedy. I tak zostałem tutaj obyty przez Radę i Wójta, że to nie ich sprawa, i też przez przewodniczącego komisji rewizyjnej, który u mnie w Urzędzie Gminy jest sekretarzem. Czyli on tą sprawę tak naprawdę znał i wiecie, zgłosić coś, przebić się. Naprawdę ja chwała panu Zbyszkowi za to, że też tak robi, bo robimy to społecznie tak naprawdę i poświęcamy dużo własnego czasu, i żeby coś wyjaśnić, ale jest to naprawdę, napotyka się na opory, układy. Naprawdę trzeba, niekiedy człowiek już mówi, dobra, już chyba sobie odpuszczę, bo się nie przebije i nic z tego nie będzie, ale trzeba być wytrwałym, mówię. Czy tak będzie w innych powiatach, czy znajdą się osoby, gdzie ktoś tak załapie właśnie jak u nas, że jeden przekazał drugiemu, to poszło. Ciężko stwierdzić, bo jeżeli będzie to cywilna naprawdę osoba, będzie miała naprawdę trudno coś zrobić. I kończąc tu właśnie, jeżeli mówicie o zawodzie geodety mierniczego, jak najbardziej. Musicie być wytrwali, może to jeszcze za was się stanie, ale dla mnie, tak jak powtarzałem tu już w którymś z odcinków, ten zawód powinien być zawodem zaufania publicznego. Nie może być inaczej. Mówimy tu o naszych własnościach. Naprawdę to jest dużo. Są ludzie, którzy... Ja jestem tutaj z terenu rolniczego, gdzie tu naprawdę większy odsetek ludzi żyje z pracy na roli. Oni no, zażynają się pracą, niekiedy zwiększają tego gospodarstwa, kupują. I no, nie może być czegoś takiego, że gdzieś im tam coś ginie albo coś, bo to naprawdę wielką, ciężką krwawicą jest zrobione. Przecież wiadomo jest rzeczą, panie Januszu, jeżeli w tej sprawie, którą się pan zajmował interwencyjnie jako radny, jakieś obywatelki z tej miejscowości, jeżeli tam zmieniono granice, przywrócono z 30 tam paru arów do 66, jeśli dobrze pamiętam. Tak. No to przepraszam bardzo, skąd te pozostałe 20-30 arów się wzięło? No przecież nie z Księżyca, nie przyszedł geodeta, który to regulował i dolał tego obszaru. To się stało kosztem sąsiednich nieruchomości. Tak, i tu pan ma rację, właśnie o tym nie dosypał, nie dolał. Na myśl przyszły mi słowa mojego brata. On zawsze powtarza, że ziemia to jest takie coś, czego na kuli ziemskiej niestety nie przybędzie. No dokładnie. To są jego słowa. To święte słowa. Drodzy panowie, tymi świętymi słowami powoli kończymy dzisiejsze spotkanie. Życzę dalej spokojnej niedzieli. Wszystkich państwa tu na antenie zapraszam dzisiaj do Piotrkowa Trybunalskiego i Święto Lotnictwa Flyfest. Wczoraj też było, dzisiaj też będzie bitwa powietrzna na zrekonstruowanych samolotach. Może przyleci dzisiaj MiG-15 odrestaurowany, a polska produkcja to jest LIM na zakończenie. Także serdecznie zapraszam dzisiaj, jeśli mogę tu na antenie. Tak, na Flyfest. Tak, na Flyfest do Piotrkowa Trybunalskiego. Natomiast drodzy widzowie, drodzy słuchacze, jeśli macie problemy, zwracajcie się do Kawy z Mierniczym. To nie jest tak, że Kawa Mierniczym was zostawi, ponieważ my już kilka problemów państwa wyjaśniamy. W tej chwili nie możemy jeszcze opublikować materiałów, pracujemy nad tym, ale to, co powiedziałem, panie Łukaszu, jest wiele jeszcze powiatów, gdzie są podobne nieprawidłowości. Niestety tak to wygląda i ludzie są dalej pokrzywdzeni. Ale miejmy nadzieję, że to nam się wspólnymi siłami uda. Jeszcze raz dziękuję panom za dzisiejszą kawę z Mierniczym. Zapraszam za tydzień oczywiście na godzinę 10:00 na Facebooku będziemy transmitować otwarte forum stowarzyszeń mierniczych i geodezyjnych. Jeśli państwo chcecie bezpośrednio z nami, bardzo proszę logować się na tą grupę. Dziękuję bardzo panom za dzisiejszą. Dziękuję za spotkanie i dobrej niedzieli wszystkim oglądającym. Dziękuję bardzo. Dobrej niedzieli. Do widzenia.